Kilkanaście dni temu polskie media obiegła wiadomość, iż Polak Robert Karaś pobił rekord świata w najcięższych na chwilę obecną zawodach triatlonowych na świecie, pięciokrotnym Ironmanie. Brawo Robcu! Brawo! 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 W 2019 roku w Polsce mieliśmy około 14 osób, które ukończyły dystans podwójnego Ironmana, 5 zawodników, którzy ukończyli dystans potrójnego Ironmana i 0 zawodników, którzy ukończyli dystans pięciokrotnego Ironmana. We wrześniu 2021 roku możemy dumnie stwierdzić, że te statystyki uległy zmianie. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to za zawody, powiem, że dystanse pokonywane przez zawodników są zabójcze. A goal so high, a journey so demanding, that its achievement to most seems impossible. In 25 countries with over 200 events, Ironman inspires us to reimagine our limits, to set our sights higher, to go farther than we ever have before. It is a test of physical toughness and mental strength. Ironman is about persevering, enduring, and being a part of something larger than ourselves. It shows the heights that can be achieved when we push beyond our boundaries and go the distance to earn the title Ironman. Pięciokrotny Ironman to konieczność przepłynięcia 19 km, pokonanie 900 km na rowerze oraz 211-kilometrowy bieg. Czy wyobrażacie sobie, że bylibyście w stanie zmierzyć się z takimi dystansami? Ja na pewno nie. Sport oglądam najchętniej w telewizji albo rozmawiam o nim na lekcjach ze studentami. Robert Karaś, który dokonał niemożliwego, kończąc zawody w niecałe 70 godzin, na pewno wkrótce doczeka się swojego filmowego portretu. Ale póki co chcę Wam dziś przedstawić inną postać związaną z tymi właśnie zawodami. Początkowo, bo to kolorowy świat, najlepiej to położyć się, trzymać dziewczynę za rękę. A że to było złudne, to ja się dopiero później dowiedziałem, że ta miłość zamieniła się w zniewolenie. Ja ciągle powtarzam, jak mówią, ty to jesteś silny. Nie ma, jestem bardzo słaby. Paliłem po 100 papierosów dziennie, butelkę potrafiłem jednym ciągiem wypić. Brałem do kilkudziesięciu centymetrów kokainy dziennie. Tak będziemy sobie robili to codziennie. Ale to skutku, a się wreszcie coś się wreszcie przestali wasze łba. I nagle ściągasz tą zbroję i jesteś 14-letnim gówniarzem, który nic nie wie o życiu. Z narkomanii wychodzą mistrzowie. Wychodzą najlepsi. Człowiek, o którym chcę dzisiaj mówić, to Jerzy Górski, główny bohater filmu Najlepszy. Jego niezwykła historia pod koniec 2017 roku zachwyciła wszystkich Polaków za sprawą reżysera Łukasza Palkowskiego oraz scenarzystów Agaty Dominik i Macieja Karpińskiego. Pierwsza część filmu poświęcona jest życiu Górskiego z czasów, kiedy zażywane latami narkotyki doprowadziły go niemal do śmierci. Walka z nałogiem zakończyła się sukcesem dzięki Markowi Kotańskiemu, najbardziej znanemu polskiemu terapeucie osób uzależnionych, założycielowi stowarzyszenia Monarch. To cudowna, najpiękniejsza chwila w moim życiu. W
wszyscy jesteśmy razem przeciwko złu. Jesteśmy za dobrem, za cudownymi, szlachetnymi rzeczami. Brawo, kochani! Kocham was bardzo i spotykamy się na 12-milionowym łańcuchu od Cieszyna do Gdańska za kilkanaście dni. Była to próba generalna, czy jesteśmy razem. Jesteśmy, zdaliśmy ten egzamin. Dziękuję wam, kochani. Do zobaczenia. Zbliża się 18. rocznica śmierci Marka. Ja ciągle odbieram to tak, jakby to było wczoraj. Nic się nie zmienia przez te lata. Ciągle odczuwam głęboki brak Marka. Był człowiekiem dla mnie osobiście niezwykle istotnym. Traktowałam go jak swojego przewodnika w pomaganiu innym. Potrafił zapalać i dawać poczucie współtworzenia czegoś niezwykłego. Wszyscy my, jego uczniowie, nadal w swojej pracy kierujemy się tym, czego nas nauczył. Marek przede wszystkim potrafił wskrzeszać w pacjentach wolę życia. To niezwykłe, jak potrafił ludzi, którzy tracili nadzieję, wiarę, którzy tkwili gdzieś w ogromnym splątaniu w swoim życiu, potrafił ich natchnąć gotowością do tego, żeby o siebie walczyć. Jego codzienność to było tworzenie, pomaganie innym. To było przesuwanie granic niemożliwego. Wydawało się, że w tamtych realiach pewne rzeczy są niemożliwe. Marek udowadniał na co dzień, że to tylko kwestia determinacji, woli i siły ducha, żeby dokonywać rzeczy niezwykłych. Marek jest osobą, która dla Monaru zawsze będzie przewodnikiem duchowym. Jego idee, jego myśli przewodnie ciągle prowadzą nas ku temu, żeby coraz bardziej skutecznie pomagać innym. Zatrzymajmy się na moment przy tej instytucji. Monar to organizacja pozarządowa, która zarejestrowana została w 1981 roku. Jednak pierwszy ośrodek został założony właśnie przez Kotańskiego już 3 lata wcześniej. Kontrowersyjne, acz niezwykle skuteczne metody Kotańskiego, które możemy obserwować w filmie, sprawiły, że stowarzyszenie udziela rocznie kilkudziesięciu tysięcy porad, a ośrodek, w którym przebywa Górski, staje się na dłuższy czas równoległym bohaterem filmu. W rolę Kotańskiego wcielił się rewelacyjnie charyzmatyczny Janusz Gajos i to on właśnie sprawił, że ekranową walkę z nałogiem widz obserwuje w niebywałym napięciu. Odskocznią od dotychczasowego życia staje się dla Górskiego sport. I tu zaczyna się druga część filmu. Treningi wyczerpanego wieloletnim zażywaniem narkotyków organizmu ponownie doprowadzają Górskiego na skraj przepaści. I wtedy przychodzi najważniejsza w życiu Górskiego wiadomość. Kwalifikacja do największych i najtrudniejszych na świecie zawodów triatlonowych Ironman. Ostatecznie Górski bierze udział w podwójnym Ironmanie, który na przekór losowi i możliwościom wygrywa. Film najlepszy oparty jest na schemacie gatunkowym filmu sportowego. Jak w przypadku każdego obrazu, który możemy zaliczyć do tej grupy, jego siła w dużej mierze polega na łatwym odnajdywaniu przez kinomanów możliwych rozwiązań i konfliktów dramaturgicznych. Wzloty i upadki, walka Górskiego z własnymi słabościami stają się dla widzów możliwością uczestnictwa we wspaniałym widowisku, które podnosi na duchu i wyciska łzy z oczu każdego twardziela. Ostateczną rekomendacją do obejrzenia filmu niech stanie się dla was moja końcowa uwaga, iż jest w Polsce tylko jeden człowiek, który potrafi zrobić interesujący film o tym, że komuś coś się w życiu udało. Ten człowiek nazywa się Łukasz Palkowski. Ciekawa jestem, czy wiecie, czy pamiętacie, jaki jeszcze omawiany już w naszym cyklu Polski Film dla Początkujących film nakręcił Łukasz Palkowski. Jeśli nie, to życzę wam miłych poszukiwań i oczywiście miłego seansu filmu Najlepszy. Do usłyszenia w następnym odcinku.